Siemano, z tej strony Snajper i witajcie w kolejnym filmie z CSGO. Dzisiaj przygotowałem dla was drugą część przydatnych bindów w CSie. Jeśli nie widzieliście poprzedniej, to tutaj gdzieś na ekranie macie adnotację do tego filmu, również macie linka w opisie tego filmu, tak więc jeśli nie widzieliście, zapraszam, tam pokazywałem takie bardziej podstawowe bindy. Tutaj takie już mniej podstawowe, ale również niesamowicie przydatne. Pokażę wam bind na szukanie bomby, na celownik, który nam pomoże rzucanie granatów, na teleportowanie i tak dalej, tak więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Tak więc pierwszy bind, czyli bind, który nam pomoże w rzucaniu granatów na różnych mapach, jest to bind, który działa tak, że w momencie, kiedy przytrzymamy jakiś klawisz, czy to na klawiaturze, czy to na myszce, to już zależy od was, to sobie wybierzecie, no to wtedy nam nasz celownik się powiększy. Powiększy się wzdłuż i wszerz, dzięki czemu łatwiej jest, zdecydowanie łatwiej rzucać granaty, a przede wszystkim smoki. Jest dużo takich miejsc na mapach, gdzie trzeba idealnie namierzyć w jakieś miejsce, a jak mamy taki mały celownik, to jest nieco trudno. A w momencie, kiedy mamy taki celownik, w momencie, kiedy przytrzymamy sobie dany klawisz, ten celownik nam się powiększa i zdecydowanie łatwiej nam mierzyć na jakieś miejsce na mapie. I dzięki temu dokładnie rzucamy smoki i przede wszystkim szybciej. Tak więc, jeśli nie macie tego bindu, jeśli chcecie dobrze rzucać prawidłowo granaty, a macie z tym problemy, to jak najbardziej polecam dopisać sobie ten bind do waszego konfigu. Kolejny niesamowicie przydatny bind. Jest to bind do szukania bomby. Działa on tak, że w momencie, kiedy przytrzymamy dany klawisz na naszej klawiaturze czy myszce, to wtedy gra włącza nam pomoc w grze. I ta pomoc działa tak, że pokazuje nam, gdzie dokładnie leży bomba. Między innymi pokazuje nam, gdzie dokładnie leży bomba. Na tym nam zależy. Teraz widzicie to na ekranie. Czy to przez ściany, czy to przez modele, bla bla bla, z dość dużej odległości gra nam pokazuje, gdzie dokładnie leży bomba. Tak więc jeśli macie czasem problemy ze znalezieniem bomby, jest to idealny bind dla was. Przydaje się on przede wszystkim, kiedy na przykład bomba leży w smoku, a wy jej nie możecie złapać, nie możecie jej rozbroić. Czasem się tak zdarza, że się po prostu nie da znaleźć tej bomby. Gdzieś tam tyka i tyka, ale jej zupełnie nie widzimy. Tutaj wystarczy, że przytrzymamy ten bind i od razu widzimy, gdzie dokładnie leży bomba, co nam ułatwia rozbrojenie. Kolejny taki prosty bind, o który bardzo dużo osób pytało, ja osobiście z tego nie korzystam, ale jest to bind na 2 razy Q. Działa on tak, że w momencie, kiedy naciśniemy Q, to automatycznie zmienia nam 2 razy broń. Jest to przydatne w momencie, kiedy gramy z AWP, bo wiecie, strzelimy z AWP z przybliżoną lunetą i gra nam automatycznie znowu tę lunetę przybliża. Znowu nam ta luneta się włącza, więc musimy nacisnąć 2 razy Q, żeby przejść na pistolet, żeby nam się ta luneta nie włączyła i potem, żeby z powrotem przejść na AWK. Tutaj wystarczy, że naciśniemy raz Q i gra nam automatycznie zrobi to samo. Przydaje się to snajperom. Jeśli gracie dużo snajperką i szukaliście takiego midu, no to proszę bardzo. Kolejny bind, czyli bind na teleportowanie. I nie działa ten bind na matchmakingu, działa on jedynie na serwerze lokalnym, gdzie mamy odpaloną komendę SV Cheats. Bind ten działa tak, że w momencie, kiedy naciśniemy jeden klawisz, to wtedy gra nam zapisuje naszą pozycję. W momencie, kiedy naciśniemy drugi klawisz, gra nam do tej pozycji wraca. Jest to niesamowicie przydatny bind, kiedy ćwiczycie różne skoki, na przykład skok na Silas na mapie The Nuke, albo na Mirażu, kiedy próbujecie wskoczyć z okna na galę. Dzięki temu bindowi nie będziecie musieli bawić się noclipem, wystarczy, że naciśniecie jeden klawisz i automatycznie wracacie do pozycji startowej. Ten bind znalazł CrashZ, czyli gość, który robi świetne mapy w CS-ie. W opisie tego filmu macie linka do jego workshopu, do jego pełnej listy map, tak więc zapraszam tam i jak najbardziej polecam do korzystania z tego bindu. Kolejny i ostatni bind, czyli bind na szybkie kupowanie granatów. Co prawda już pokazywałem w poprzednim filmie, jak kupować szybko granaty, czy też pozostałe bronie, ale postanowiłem ten bind tutaj dodać do tego filmu, ponieważ on ciekawie działa. On działa tak, że w momencie, kiedy przytrzymamy klawisz Alt i do tego naciśniemy jedynkę, dwójkę, albo trójkę, albo czwórkę, albo piątkę, albo szóstkę, to wtedy kupujemy granaty. W momencie, kiedy przytrzymamy Alt i jeden, kupujemy Hage'a, kiedy Alt i dwa, kupujemy Flash'a i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy bind, możecie go sobie również przerobić, co nie jest trudne i na przykład z granatów możecie sobie ustawić MK, AWP, Kevlara i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy bind, również polecam dopisać go do swojego konfigu. I to by było na tyle, taki krótki film na zakończenie tego roku. Następne filmy będą się pojawiały już w przyszłym. Mam nadzieję, że poradnik wam się przydał, że bindy wam się przydały, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapy w górę. Wszystkie te bindy macie w opisie tego filmu, tam macie linka do mojej strony, tam macie wszystko ładnie opisane wraz z bindami i również jak te bindy odpalić, jak te bindy zapisać w grze i jak z nich w ogóle korzystać. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia już w przyszłym roku.